Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, na jakiej stopie, jaki status materialny chcielibyśmy osiągnąć w momencie zaprzestania aktywności zawodowej. To jest tak zwane wyznaczenie celu. Następnie do tego celu powinniśmy konsekwentnie i systematycznie dążyć. Może być to poprzez oszczędzanie systematyczne niewielkich kwot miesięcznie. Może być to również forma zakupu instrumentów finansowych, chociażby w jednostki funduszy inwestycyjnych, szczególnie w długim horyzoncie czasowym. Mogą być to dobra materialne, chociażby złoto fizyczne, które też możemy za niewielkie kwoty miesięcznie kupować. Bardzo ważna kwestia. Im wcześniej zaczynamy oszczędzać, tym to zaangażowanie miesięczne będzie mniejsze. W związku z tym nasz budżet domowy nie odczuje tak mocno tej formy budowania aktywów na przyszłość. Złoto powinniśmy brać mocno pod uwagę, jeżeli chodzi o budowanie naszych finansów oszczędności tak naprawdę na przyszłość, szczególnie w kontekście emerytury. Natomiast złoto nie jest jedyną formą oszczędzania, ale powinno być istotną, odgrywać istotną rolę w całym tym modelu, portfelu, który sobie założyliśmy. Możemy oszczędzać 200 zł miesięcznie, możemy oszczędzać co miesiąc, możemy oszczędzać i kupować sztabki złota raz na kwartał, raz na pół roku. To jest bardzo dobra intensywność zakupów. Kupowanie raz do roku ma to do siebie, że jednak angażujemy większą kwotę. To wymusza na nas pewnego rodzaju ustępstwa, kompromisy. Musimy rezygnować z pewnego rodzaju innych rzeczy, które sprawiają nam radość przede wszystkim. Chociażby z czasów zagranicznych. A to nie o to chodzi. Mogę odnieść się oczywiście do danych historycznych. Gdybyśmy rozpatrywali kwestię złota w kontekście ostatnich 10 lat, moglibyśmy mówić o zwrocie na poziomie około 140% netto. No, myślę, że będziemy zgodni co do tego, że jest to bardzo pokaźny i sympatyczny zwrot z inwestycji, szczególnie jeżeli mówimy o złocie, które jest w formie fizycznej, mamy nad nim pełną kontrolę i tak naprawdę to my decydujemy o jego przeznaczeniu i położeniu, bo możemy z nim podróżować na całym świecie i robić z nim dokładnie to, co chcemy. Musimy pamiętać również o bardzo ważnym aspekcie każdej inwestycji. Żadna inwestycja tak naprawdę nie daje gwarancji zysku. Nie znam osobiście inwestycji, która daje gwarancję zysku. Musimy się z tym liczyć. Natomiast jeżeli rozpatrujemy budowanie naszych finansów, oszczędności w długim horyzoncie czasowym, to złoto wydaje się być bardzo dobrym sposobem na to, żeby faktycznie cieszyć się z zysków w przyszłości.